I taki to jest urok. Dzień dobry, sobotni wieczór, dobry wieczór. Płyty winylowe, co mają do siebie, że zacinają się, a te są bardzo stare. I takim utworem zaczęłam ten sobotni wieczór, gdzie będę, no, sztorby, czy sztobry, w sumie to nie wiem, jak to się nazywa, jak się mówi poprawnie, winogron ukorzeniać. Jest 20 lutego. Pokażę później kiełkowanie nasion niektórych. Papaja wykiełkowała, rzodkiewka, jeżówka. Niedawno były wysiewane. A to już jest historia. Po prostu mało gdzie jest winyli. Szkoda, że nie piszą rok, lat, kiedy były wydrukowane. Piękne wspomnienia, już mało kto pamięta. Takie, prawda, utwory. Takie wydania. Teraz mamy cyfrowe. Wszystko. Kawałek historii. Coś pięknego. Dobra. Konkretnie zaczniemy. Poszłam, jak to się mówi, na szaber. Do sąsiada. Ale w zasadzie wychodziło to poza płot. Kradzione ponoć najlepiej rośnie. Pobrałam przepyszne winogrona. Mają tam te sztorby. Które wyczytałam, naoglądałam się filmów, każą przyciąć na dole pod kątem większym, aby była większa powierzchnia do ukorzeniania się. Najlepiej dwu czy trzy oczkowe. U góry należy zostawić więcej nad oczkiem gałązki niż na dole. I należy u góry przyciąć pod kątem. Tylko ten ukos ma iść w przeciwnym kierunku niż pąk, aby nie spływały ewentualne soki. No i takie różne są kolorystycznie. Z jednorocznych gałązek się pobiera podobno. Tu mam trochę starsze. Zobaczymy, czy to się ukorzeni na wiosnę. Okaże się. A tu są sztorby z winogron moich, które owocują na biały kolor, na jasny. Są przepyszne, są drobne. Też spróbujemy ukorzenić. I jak to naoglądałam się na filmach, ale zaraz, wrzućmy muzykę. Włączmy muzykę. Co my włączymy? Taką piękną. I to będzie, proszę Państwa, Goodbye, My Love, Demis Roussos. Denis Roussos. Zobaczymy, jak odbiera, bo jeszcze jej nie odtwarzałam. Proszę, tak się montuje. Proszę, proszę. I start, jedziemy. Unosi się rączka. Ale nie tutaj. Trzeszczy. Rozgłoszę na chwilkę. Taki to urok starych winyli. Tu należy przełączyć prędkość. Yes,
przecież my. No dobrze. Otóż takie sztobry należy wetknąć po prostu na wysokość jak najgłębiej. Każą wysokie doniczki. Wąskie, wysokie. No i należy wepchać to prawie do końca. Ziemia ogrodowa tutaj jest po prostu. O, już nam przeskakuje. Z domieszką piasku. Tak. O, i się zacina. No, no, no. I jeszcze jedno. Zaraz. A przygrywa nam teraz Marylion. I należy prędkość teraz zmniejszyć. Dobra, wracamy do sadzenia. Proszę bardzo. I w tych doniczkach sadząc w styczniu, lutym, to jest informacja, którą gdzieś w internecie tam wyczytałam, czy słyszałam, to należy to trzymać do jesieni i dopiero na jesieni posadzić w miejscu przeznaczonym na uprawę winorośli. Aż wyrośnie długi pęd tam na jesieni, coś takiego. No dobra, czyli to by było od sąsiada tutaj, prawda? A to są te moje. I nie należy strony poplątać, nie wsadzić do góry nogami. A można to rozpoznać z tego, co słyszałam, że na przykład zaraz. Muszę pokazać na czymś wyraźniejszym. O, mamy taki patyczek. I tu jest widoczny pączek. Uśpiony. A pod spodem jest miejsce, gdzie wyrastał listek. I chyba to na kanale Zielone Pogotowie widziałam. Czyli blizna, że... Tak, blizna, tak pan mówił. Blizna ma być pod spodem, a ten pączek do góry skierowany. Bardzo fajny kanał Zielone Pogotowie. Kto nie zna, niech sobie rzuci okiem. Tak i tak. Dobrze. Już na razie wyłączę. Pauza. Posadzona. No dobrze. I teraz idziemy. Zobaczymy wysiew rzodkiewki. Jak się ma? A otóż przedwczoraj śladu nie było. Po tym, co widzimy teraz. Wczoraj nie zaglądałam. Chwileczkę, muszę wyostrzyć. Także w niedzielę, mamy sobotę, czyli 6 dni temu była wysiewana. To, co widzimy różowe, to była otoczka. To były nasiona zaprawiane. I ta otoczka spadła. I tu proszę, zieleninka nam się ukazuje. 6 dni od wysiewu. Tutaj widać wyraźniej, jak to ta zaprawa trzyma się jeszcze na listkach. Ziemia poprzyczepiała się. O. Dobrze. Okej, dalej pójdźmy. Tutaj mamy przykryte nasionka. Wysiałam owies dla kocura w dwóch pojemniczkach. Tu nie widać nic. Tutaj wyszły dwa kiełki, a wysiewane było 14. Mamy 20, czyli 6 dni temu. Także dwa kiełki owsa oraz aksamitka przepiękna. Ekstra wzeszła z jakiegoś tam kraju, teraz nie pamiętam skąd zamawiałam,
ale widać jest na filmach moich te różne nasiona. Tak się nazywa Marigold. Przepięknie, 6 dni od wysiewu, tak wygląda. No, nie mogę pauzy zrobić. Chwilkę. Czyli takie to niewielkie, ale bardzo ładnie wzeszła. Porównując z palcem. Ok, teraz dalej. Tutaj coś przykryłam też 14 lutego, 6 dni temu. Moje wysiewy i chyba to jest aksamitka. Tak mi się wydaje, nie pamiętam. I nasiona były zmieszane. To też jakieś 2 sztuki wyszły. Dobrze. Teraz pójdziemy dalej. I teraz tak. Tutaj na parapecie nad grzejnikiem, koło grzejnika, mam nasiona bananowców, ale śladu nie ma. Arbuz tak prześmiewczo, eksperymentalnie janosika wysiałam. No to te ziemiórki i mszyce zżerają. Ale to było tak sobie po prostu. Grudniki hipastrum nie kiełkują jeszcze, ale papaja golden yellow 13 stycznia wysiana. Tak. Wczoraj nie zaglądałam. Przedwczoraj nic nie było. Dzisiaj to widzimy. Zbliż. Proszę, listki rozłożyła. W trakcie prostowania się, rozumiem. To, co tu widzę, jest ta sieweczka. Czyli 13 stycznia papaja wysiana, a 20 lutego kiełkowała. Tutaj coś grubo mi się nasion sypnęło lub się pomyliłam i do tej komory innej nie wysiałam. Trochę przelana woda, muszę wysuszyć troszkę, przesuszyć. O, tu jest nasionko, chyba. Dobra. Tak. Papaja. Nasiona na eBay kupione. Dobra, to by było jedno. I teraz tutaj takie stanowisko przygotowałam. Przygotowaliśmy, żeby nie było, nie tylko ja. I 14 lutego wysiany por Bartek. Wczoraj, przepraszam, wczoraj nie sprawdzałam, przedwczoraj nie było nic widać. 6 dni od wysiewu. Z żółtym piaskiem jest to ziemia ogrodowa. Fajną ziemię wyczaiłam w Auchan. 9,50 za wór 50-litrowy. Z nawozem. Dobra, i teraz tak, tu są papryki, to jeszcze wiadomo za wcześnie. A z tej strony tu są astry, to też za wcześnie, bo kilka dni temu wysiewane. I co tu widzimy? A, widzimy jeszcze tak, czyli w tym miejscu por również. Por Bartek wykiełkował. Selery, na razie nic, za wcześnie. I co widać jeszcze? Jeżówka 14 lutego wysiana. Pojawiają się. O, nasionka wypłukały się, ale dobra, spokojnie. Pierwszy kiełek wyłazi z nasionka, prawda? Aha, to tu 2 są.
Dwa nasionka. I na przykład, o, na tym nasionku widać taki biały czubeczek, czyli kiełkuje jeżówka. Tak. Dobra, przysypmy deczko. Tak, ciut, ciut. O, tutaj też coś, tutaj też coś. Dobrze. Pauza. O, tutaj na dole kocisko położył mi się na tą paletę, ale jeszcze nic wtedy nie wyszło. Tu gratis dostałam od sprzedawcy z Węgier szałwia hispanika, hispanica, 17 lutego wysiane, czyli 3 dni temu. Chia jakaś tam się tak ta szałwia nazywa. Widać takie coś maleńkie. Bardzo malutkie, ale są. To już tak gęściej sypnęłam te nasionka. Dobra, a tutaj dalej, co my tu mamy? Hibiskus z Włoch. Jeszcze nic za wcześnie. Tu jakiś, nie wiem co, ale nieważne na razie. Lewkonia, aksamitka jakaś. Aksamitka, dziwidło Rivieri od pana Piotra, na razie nic, ale to kilka dni, 17. I tutaj ta dalia, gigant campanulata z Niemiec zamówiona. W różnym stadium te siewki są, te przeklęte, że tak powiem, ziemiórki zżerają. I mszyca była, spryskałam preparatem olejowym, proszę, tak wygląda. Nieudane coś zjedzone, czy co to tam. Tutaj jak będę je przesadzać, to pod liście nie wsadzę głębiej do ziemi, to nie ma problemu. O, tutaj kolejna obumiera. Widać, widać. Ale zaczynają listki właściwe wychodzić, a to było wysiewane 13, zdaje się, zaraz sprawdzę. Nie 13, 31 stycznia, a mamy 20 luty. Wysiane dalej. Listki właściwe tu widać. Proszę, tak. Nie we wszystkim ładnie to wygląda, nie we wszystkich siewkach kładą się, ale będą do uratowania. Na pewno jakaś część. Ponadto resztę nasion dali wysieje za niebawem. Dobra, to była gigant. Teraz ta Bishop's Children. Też gdzieś tam głęboko będą się pojawiały listki właściwe na linii ziemi. Tutaj już coś się dzieje. Tutaj w kolejnej siewce tej odmiany listki właściwe tam w środku wyłażą. Sporo nie powschodziło tych nasion. A tutaj już w agonii jest chyba nie do uratowania wiotka. I kolejna odmiana. Proszę, taka. Bronze leaf. Tutaj kiełkowalność znacznie lepsza jest. Są sztywniejsze. Tak jak tu widzimy, listki właściwe w środeczku już widać. Coś się dzieje. Tak, i porównywalne wszystko jest do siebie. 31 styczeń wysiew. Ale tu jest taka fajna. Ma trzy listki jakby właściwe. Co to za cudo. I tu kolejna. A to nie, to od razu idą tu są liścienie, a tu od razu wylazły właściwe. Ładny egzemplarz. Piękny. No i cóż, Harry moja jeszcze, Cherry moja nie może wyjść. Dźwiga ten łebek, dźwiga. Jeszcze nie może. Grapefruit też stara się jak może. To zielone coś. O. A kanny, znaczy tą paletę, wyniosę do zimnego, jasnego już pomieszczenia. Bo już widać, że są fajne.
I jeszcze zaraz zobaczmy, wyciągnijmy jakąś, te ziemiurki strasznie tu grasują. O, zobaczmy jak wygląda. Proszę. I to było 13 stycznia wysiewane. Widać korzonki. Kolejną. Tutaj od dołu, prawda? Wypcham trochę. No proszę, jaka ładna, śliczna. Ile korzonków ma. Także warto, kupujcie kanny, nasiona i można wysiewać faktycznie. I czekamy na zakwit. Dobra, piękne listki się już struktury tworzą. A tu jest tylko jedna sztuka z moich nasion i już zdeformowany liść. A jak wygląda? Zaraz. Tak, jak wygląda? Chyba je przesadzę do większych już. Tak mi się... Ojej, fikła. Tak, ale przede wszystkim... Chyba tak, chyba jutro przesadzę. O ludu. I wyniosę do zimnego i jasnego pomieszczenia. A tak wyglądają begonie koralowe. Ponadto czas też, żeby zakupić donice, drodzy Państwo. Skrzynki czy coś, bo przecież nie tylko roślinki. A tutaj też udało się, na Allegro, fajny jest sprzedawca. Niedrogo miał wiszące donice. Proszę, coś takiego, fuksje w to pójdą. Taką ziemię właśnie, że tak powiem, wyczaiłam, bo są coś takiego, 50 litrów